Sponsorem programu jest Bonimet, producent zestawu kremów Telomer System Belvisage, hamującego proces starzenia. Ważną kwestią, o której powinniśmy pamiętać latem, w czasie egzotycznych wakacji, ale także i zimą na stokach narciarskich, czyli zawsze wtedy, kiedy narażeni jesteśmy na mocne promieniowanie słoneczne, jest skuteczna ochrona przed promieniami UV. Starzenie się skóry, z angielskiego photoaging, to termin, który oznacza przedwczesne starzenie się skóry, a także różnorakie defekty i uszkodzenia, które są powodowane procesami zachodzącymi w skórze pod wpływem docierającego do skóry promieniowania ultrafioletowego. Dla fotostarzenia najbardziej istotny wpływ ma zakres długości fali. Jeśli chodzi o promieniowanie UVB, ta długość fali waha się od 280 do 320 nanometrów. Natomiast kiedy mówimy o promieniowaniu UVA, ta długość fali to od 320 do 400 nanometrów. Wpływ działania promieniowania ultrafioletowego zależny jest od energii, jaką niesie ze sobą dana długość fali, także od natężenia, czasu trwania ekspozycji, a także głębokości penetracji skóry. W okolicach narażonych na promieniowanie ultrafioletowe skóra staje się atroficzna, przesuszona, chropowata, występują na niej liczne zmiany barwnikowe, a także zmarszczki. Pod wpływem promieniowania ultrafioletowego dochodzi do pogrubienia ścianek naczyń postkapilarnych i tętniczek prekapilarnych. Odnotowuje się regresję i dezorganizację naczyń krwionośnych. Zwiększa się liczba plam soczewicowatych. Ostatnie badania wykazały, że również intensywne przegrzewanie skóry, tak na przykład w słoneczny dzień, kiedy temperatura w skórze właściwej w ciągu 20 minut może podnieść się do 43 stopni, powoduje to tak zwaną posłoneczną elastozę. I to również ze sobą niesie szereg uszkodzeń. Jakie zatem stosować metody zapobiegania fotostarzeniu się skóry? Najlepszą metodą zapobiegania fotostarzeniu się skóry jest oczywiście unikanie promieniowania ultrafioletowego. W tym celu należy pamiętać, że zawsze przy każdorazowym wyjściu z domu należy używać odpowiedniego faktora filtrów słonecznych. Również należy pamiętać o osłonie skóry przed bezpośrednim promieniowaniem ultrafioletowym. Tutaj różnego rodzaju osłony głowy, osłony skóry ciała będą jak najbardziej na miejscu. W sprzedaży także mamy bardzo dużo kosmetyków, które działają bezpośrednio już na skutki działania fotostarzenia się skóry. Są to różnego rodzaju preparaty kosmetyczne, preparaty zarówno z drogerii, jak również dermokosmetyki prowadzone przez apteki. Natomiast w gabinecie medycyny estetycznej możemy poddać się wielorakim zabiegom, które w sposób bardziej dogłębny są w stanie naprawić już zaistniałe skutki operowania słońca na naszą skórę. I do takich zabiegów niewątpliwie należy mezoterapia, która nie tylko za zadanie ma nawilżyć skórę, ma ją odżywić, ale także pobudza naturalne procesy regeneracji się skóry. Innym zabiegiem są zabiegi złuszczające na bazie różnorakich kwasów. Także w ostatnim czasie bardzo dużą popularnością, ale też skutecznością działania cieszy się laser frakcyjny. Ale nie tylko w ten sposób możemy chronić nasz organizm przed negatywnym wpływem promieni słonecznych. Ważnymi substancjami, które można użyć w celu ochrony przed promieniami ultrafioletowymi, są antyoksydanty. Są to substancje o kolorze czerwonym, fioletowym, niebieskim. Zawarte są one w popularnych owocach, takich jak borówka czarna, porzeczka, aronia, ale także w naparach z herbaty. Także napary z herbaty powinny być pite, jak też i te soki z tych roślin, o których powiedziałem, przed ekspozycją na promienie słoneczne lub też w trakcie ekspozycji. Stosowanie takich naparów czy soków może spowodować, iż promienie słoneczne mniej uszkodzą naszą skórę, a przez to mniej przyczynią się do starzenia tej skóry. Jest nawet takie badanie naukowe, które przedstawia, iż myszy, które były pojone herbatą zamiast pojenia ich wodą, dużo słabiej reagowały na promienie ultrafioletowe, a przez to mniej się oparzały tymi promieniami.
Można oczywiście stosować również substancje ziołowe do ochrony przed promieniami UV, zarówno doustnie, jak i na skórę. I taką substancją jest tarczyca bajkalska, a konkretnie ekstrakt z korzenia tej rośliny. Tarczyca bajkalska zawiera w swoim składzie bajkalinę, która chroni przed promieniami UV. I można stosować kremy zawierające ekstrakt z tarczycy bajkalskiej, jak i stosować ją w postaci suplementacji doustnie. Kliknij w poniższy obrazek, aby dowiedzieć się więcej na temat suplementacji diety, jaką zaleca Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza. Thank you.